Witajcie w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mamę i córkę. Dwie kobitki, które trenują z nami na co dzień, trzymają swoje koniki w naszej stadninie i prężnie trenują. I chciałabym Wam pokazać, czy młodzież, czy dorosły tak samo może naprawdę fajnie potrenować i popracować w naszej stadninie. Więc zapraszam Was do oglądania. Dziewczynom zaproponowałam trening gimnastyczny, czyli szeregi gimnastyczne, które wymagają od jeźdźca szybkości, reakcji i timingu. To najważniejszego elementu w treningu. Wielokrotnie Wam opowiadałam o szeregach gimnastycznych i o ich ogromnych zaletach. I tutaj dziewczynom zaproponowałam to samo, tak żeby pracować nad dosiadem, pracować nad doprowadzeniem konia do przeszkody, ponieważ jak widzicie, ja zaproponowałam najazd dosyć ciasny. Jeździliśmy z prawego i z lewego najazdu tak, żeby zeskakiwać raz na jedną, raz na drugą nogę, żeby jeźdźca mobilizować, no i koń, oczywiście dla konia też to jest gimnastyka i dosyć wymagająca praca. Wiktoria Rettman była na swojej klaczce Labacina, a pani Agnieszka Rettman, czyli mama Wiki, była na dzisiejszym treningu na wontonie. I dziewczyny obie pracowały nad tym samym, czyli nad dosiadem, nad tym, żeby podążać i oczywiście nad szybkością działania łydki i dosiadu. Wcale to nie jest łatwe, bo dziewczynom bardzo dobrze szło, nie ukrywajmy, że większość najazdów było całkiem przyzwoitych. Były momenty, w których źle doprowadziły konia, było zawahanie, trzeba było reagować dosyć szybko, ale większość zdecydowanie najazdów była bardzo dobra i dzięki takiemu szeregowi dziewczyny były w stanie pracować nad swoim dosiadem, na tym, żeby podążać biodrami, miednicą, ale nie wychylać się górą, tak? I starać się ręką w sposób miękki, delikatny prowadzić ją po szyi, tak żeby koń był w stanie pracować szyją i ręką. Czas, równiutko, raz, dwa, trzy, o właśnie! Dobrze, przerwa! Dzić, a ręką właśnie oddawać. Dobrze, jedź jeszcze raz. Tak, tu podążaj biodrami i domykasz. Super. Tak, teraz bardzo dobrze. Okej, przerwa. Tak i równiutko. Raz, dwa, trzy, super. Bardzo dobry wjazd. Dobrze, przerwa. Dobrze, o wiele lepiej. Dobrze, okej, przerwa. Dobrze i domykasz, tak właśnie, ręka. Dobrze, tylko pilnuj, żeby zeskakiwał na dobrą nogę. Prowadź wzrokiem i patrz daleko na wprost. Krzywy najazd. Jeszcze raz. Lepiej, dobrze. Tak i równo. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze. Dobre wejście. Okej, przerwa. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. O, właśnie. Lepiej. Jedź sobie jeszcze raz. Pod górę galopujesz. Pod górę. Raz, dwa, trzy. Tak i domykaj, super. Dobrze, przerwa. Tak, super, nie wychodź. Dobrze. Dobrze. Dobrze, tylko dłużej ręka oddająca. Lepiej, dobrze. Nie ukrywam, że bardzo lubię pokazywać Wam, co na co dzień dzieje się w naszej stadninie. Teraz przedstawiłam Wam trening gimnastyczny mamy i córki, czyli pani Agnieszki i Wiktorii. Myślę, że Wam się to podobało. To są rozwiązania, które możecie u siebie w domu na co dzień wykorzystywać w treningach, ponieważ najważniejsze jest to w pracy skokowej, by panować nad swoim ciałem. Dzięki takiemu treningowi zaczniecie panować, zaczniecie
być w stanie reagować odpowiednio w danym momencie. Szeregi gimnastyczne, jak widzicie, są trudne, bo trzeba dobrze konia doprowadzić i wtedy będzie to miało sens. Jeśli źle doprowadzimy konia do przeszkody, wszystko nam się popsuje. Jak widzicie, że na tym treningu dziewczynom bardzo fajnie szło i dlatego chciałam też podzielić się z Wami tymi filmami i może zainspirować Was do Waszego treningu. Ja tymczasem, słuchajcie, będę się z Wami żegnać i dziękuję Wam, że jesteście ze mną, z nami, z naszą stadniną i zaglądacie do nas. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam.